Moi drodzy, zebraliśmy się tutaj dzisiaj, aby przesłuchać oskarżonego. Oskarżony Neko, proszę podać imię, nazwisko i numer ubezpieczenia. Jeśli nie masz ubezpieczenia, możesz podać numer Buta. Witam Was, jestem Neko de Otaku, lat 32, numer Buta 41. <laughs> Zaliczamy. Wiesz, w mojej głowie jakoś zabawniej to brzmiało, ale. Kanis, ale ty też będziesz przesłuchiwany, cwaniaczku. To jest prawda, niestety. No to nazywam się Kanis i od e, dwóch godzin nie czytałem żadnej mangi. <laughs> Dobra. Dobra, więc e, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym podcaście. Cześć Neko, witam ciebie. Witam ciebie Kanis po raz kolejny i witam was również po raz kolejny. S Trochę się zamotałem, nie wiem już ile razy się witaliśmy. Ok, eee, w każdym razie. Dzisiaj będziemy sobie patrzeć na ręce. W, a mia, a dokładniej, otworzymy Mala. Każdy, ja otworzę Mala Neko, Neko otworzy Mala mojego i będziemy zadawać sobie i każdy nas zada drugiemu pytanie. Dlaczego dałeś temu dziesiątkę? Na I ten... tutaj Robi się poważnie. No, dokładnie. Trzeba będzie się tłumaczyć ze swoich wyborów. No tak. I okej. Okay. Skoro mówisz, że chcesz mnie przesłuchiwać, to zacznij. Tak na początek. Patrzę, widzę i nie wierzę. Neko, dlaczego? Dlaczego Kejon dostał u ciebie dychę? Powiedz mi. Kejon dostał u mnie dychę, ponieważ jest to seria, która moim zdaniem... No, jest jedną z idealniejszych serii, naprawdę jest fajnie What? zrobiona, fajnie zakończona. Fajnie mi się ją oglądało, dobrze się przy niej bawiłem, ma przedstawia naprawdę bardzo interesujący humor. No i oczywiście jest to anime zrobione przez Kioani, a więc no klasa sama w sobie po prostu, także no Cóż, ja się przy tej serii naprawdę bardzo dobrze bawiłem. Postacie, które tam się pojawiają, wiadomo, same żeńskie, są naprawdę fajne, urocze, sympatyczne i no no, no lubię tą serię, no po prostu lubię, uwielbiam no. i nie zmienię mojej oceny, choćbyście błagali i nie zgadzam się absolutnie z tutaj Wieloma jakby opiniami, że to anime z muzyką ma niewiele wspólnego. To anime jest muzyczne i nie tylko dziewczyny jedzą te ciastka i piją herbatkę, ale również śpiewają, grają i jest to naprawdę fajnie pokazane, bo zabierając się za to anime te kilka już chyba nawet naście lat temu, no to dostałem opinię. Bardzo negatywną, że o to tam mówię jedzą tylko dziewczyny, nie grają, nie śpiewają. A to nieprawda. Uważam, że tej muzyki jest w tym anime sporo. I naprawdę ja no, oglądając tą serię, to no, 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 czułem się usatysfakcjonowany. Dlatego tego na dziesięć. Ale tak, wiesz co, to teraz mogę powiedzieć, ty to lepiej uważnie obejrzyj. Tam jest jedna męska postać. Brat Ritsu. No nie? Serio? Serio. Nie serio. 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 No. Jest, jedno, jest młodszy brat, jednej z bohaterek. No ale o. też mogę się z tobą zgodzić, bo e, chyba trzeci ending, czyli drugi ending drugiego sezonu, e, No Thank You. Kurczę, jedna z moich ulubionych e, piosenek no. końcowych zresztą. Jisz, jisz? Już o muzyce nie będę nic wspominał, w sensie o openingach, endingach, no bo to też jest majstersztyk jeśli no. chodzi o ten opening Kagayake Girls wykonywany przez główne bohaterki. No też jest powoli koniczny opening, który no, jest bardzo często używany do śpiewania choćby... No, było do śpiewania. nawet nawiązanie w Bochi de Rock ostatnio. No, no chociażby. Tak. Mówię, że no nie dobra. będziesz wspominał, a wspomniałeś. Tak. No dobra, Kanis, to teraz... Ty się spowiadaj. Okej, okay, do your worst. Spowiadaj się, dlaczego Anodel 10 na 10? Auć. No to powiem tak. Ja sobie zdaję sprawę, że obiektywnie ta seria na dziesiątkę nie zasługuje. A ostatni odcinek to. No, ja, ja się śmiałem, kiedy jednej osobie y, chyba spadł żyrandol na głowę, a druga została porażona przez piorun. No to to nie był horror, to była komedia. I wiem, to nie było najlepsze, ale sam początek Another, ten klimat, ten montaż dźwięku, nie zapomnę do końca może nie życia, ale do końca e, ja, mojego oglądania anime jak główny bohater jechał windą, okazuje się, że ktoś jest w, razem z nim w tej windzie i ta osoba wysiada. Wysiada i kroczy ciemnym korytarzem w kierunku kostnicy. Główny bohater woła za tą osobą, e, kim jest, a ona się odwraca i podaje swoje imię i odchodzi i jest narastający ten dźwięk taki jakby przesterowanie. Montaż dźwięku i początkowe odcinki, klimat w początkowych odcinkach majster sztyk. Mimo, że anime później no, i, i leci w dół z poziomem, to i tak, sam początek był na tyle dobry, że u mnie zostaje dziesiątka. I ani się wasz ją ktoś ruszyć. Powiem tak: e, jeśli chodzi o Anodej, bo ja też oczywiście to oglądałem, nawet czytałem mangę. No i uważam, że masz rację i nie zgadzam się absolutnie z tym, że to nie jest horror, bo naprawdę to anime jest jednym z najlepszych póki co horrorów i może się część z was nie zgodzić, natomiast no my nie, również te elementy, o których tutaj Kanis choćby wspominał, a było ich wiele, bo to z to jeden z wielu, no i te, te momenty mnie przejażały, Ja oglądałem to anime z wielką niepewnością, co tu się zaraz wydarzy, co tu się dzieje. Oczywiście ta końcówka była taka nieco przekoloryzowana i można było się z niej śmiać. No tutaj tego tutaj że spadł tejże handel, no to aż mi się przypomniało, czy tobie wąski czasem sufić się na łeb nie spadł. <śmiech> <śmiech> Dosłownie. Także, no. Oczywiście była przekoloryzowana, ale tutaj z pomocą y, jakby przychodzi manga, w której zupełnie inaczej to wszystko wygląda, ten finał. Nie chcę spoilerować wam, ale tylko powiem, że nie wygląda tak samo jak w anime. Anime no. sporo dodało od siebie, y, dlatego no mówię... Wspomnijmy może... jeszcze też, że w y, samym fabuła jest ciekawa, y, jest pewna tajemnica i co ważniejsze, są dane po drodze podpowiedzi, które łatwo tak. przegapić. Mhm. Dokładnie i to jest, to jest bardzo bardzo interesujące. Także no, rozumiem twoje, twoje oceny, żeby było jasne. Mhm. Ale byłem ciekaw, 10. dlaczego 10 na 10. No to teraz kolejny grzech do spowiedzi. Powiedz mi, czemu Fairy Tale? Znaczy się, wybierając Fairy Tail'a, oceniając go na 10 na 10. Yy, Tutaj biorę pod uwagę tylko pierwszą serię, tak uh -huh. naprawdę. No bo późniejsze nieco spadły poziomem, można nawet powiedzieć mocno miejscami poziomem upadły, ale ta pierwsza seria bardzo mi się podobała, bardzo się swego czasu wkręciłem w Fairy Taila, byłem no, no, no bardzo hajpowałem ją, co tu dużo mówić, yy, i no. Jednocześnie przy tym się dobrze bawiłem. Oczywiście zdaję sobie sprawę z siły przyjaźni, która tam miała miejsce, z pały upów, z niczego. No ale co ja pojadę, że dobrze mi się to oglądało? Mamy świetną muzykę, fajne openingi, endingi. Ciekawych głównych bohaterów, chociaż no typowych, typowo shonenowych, ale bardzo mi się to wszystko podobało. Ja jestem również taką osobą, która nie lubi, jak zbyt dużo osób umiera. Oczywiście, kiedy czasami jest to potrzebne, żeby jakaś postać dostała no, jakiś charakter development, żeby tutaj e, czegoś się dana postać nauczyła, no bo to też jakby często z jakąś, śmie z daną śmiercią kogoś ważnego wiąże się jakieś przesłanie. Natomiast, no tutaj akurat no, żal by mi było kogokolwiek, kto by zginął w fairy Tale'u. I. Hmm. Trochę ja? cię rozumiem, ale z drugiej strony jednak no, są już dalsze wydarzenia spoda tego pierwszego sezonu. Jednak uważam, że parę trupów by dobrze zrobiło opowieści. No, no okej, okay. no, niektórzy tak mogą uważać, ja natomiast mi by po prostu było ich żal. Bo ja nie twierdzę, że może by lepiej nie było dla tej serii, ale trochę by, by mi było żal tych niektórych postaci. Co jeszcze nadmienić warto, jeśli chodzi o, to, o tego fairy tale'a? Bardzo mi się podobają kolory. Bo późniejsze Fairy Tail mają nieco inne bajwy, postacie mają, po prostu jest inaczej to anime pokolorowane. Natomiast tutaj mamy takie wyraźne kolory, takie taka mocna czerwień, e, mocne jakieś fiolet i tak dalej. No po prostu jest to w anime ma po prostu bardzo fajną kreskę. No i, no i mówię, no co ja pojadę? No po prostu polubiłem swego czasu Fairy Taila strasznie się, mówię, no, jałem tym tytułem. Ale nic nie musisz poradzić, bo ja się akurat zgadzam, że tak. uważam, że aż do końca arku turniejowego Fairy Tail był naprawdę bardzo fajnym tak. bitewniakiem. Tak, i dokładnie to, 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 co ty mówisz, bo wiadomo, że jeszcze ten finałowy, finałowa walka turnieju to już była druga seria z 2014 roku, ale no to jeszcze było spoko, natomiast już po tym ta saga smoków i tam już późniejsze, no, to już tak troszkę był upadek. No. No, ja ci, ale wiesz, co ja ci powiem, że ja Fairy Taila też bardzo lubię, ale najbardziej go lubię za muzykę. takie no, ścieżki muzyka, to oczywiście, to też już tu wspomniałem, że naprawdę ma fajne piosenki, openingi, endingi, oesty. Ale według mnie to żaden Shounen, to jest moja subiektywna opinia, ale według mnie żaden Shounen do Fairy Taila się nie umywa. Tam jest kilkadziesiąt piosenek, które mm -hmm. mogę słuchać samodzielnie. Tak, to prawda. No, idealnie tutaj jakby oddają klimat tegoż anime to te, te są teaki, które tutaj które tam się pojawiają. Mhm. I też co warto nadmienić, to da się przy tej serii nawet ująć łezkę. No co ja mogę pojadzić, że aż tak mi się to spodobało po prostu, że, że 10 na 10 to adekwatna moim zdaniem ocena. Oczywiście jest to bardzo bardzo nowy shounen, no tak może powiem. Dla mnie yy... no dobra, mniejsza o to, dobra. Starczy, starczy. No, <laughs> za dużo gadam. Nie, za to... dużo gadam. Nie, nie, to teraz y okej, okay. teraz y moja kolej. Tak, tak. Z e czego mam ci się tak, ja tutaj sobie Ja tutaj sobie alfabetycznie użyłem te tytuły mm -hmm. i chciałbym wiedzieć dlaczego dałeś 10 na 10 anime Sayonara ze sobą Sensej. Oj, oj No to powiem tak, uwielbiam czarny humor. Ogólnie o nim zaczyna się od tego, że idzie ukachana radosna dziewczynka przez park. Jest deszcz płatków Sakury, a tu nagle wisielec, zwisa z drzewa. No i ta, ta dziewczynka stara się go u, uratować, jedna z głównych bohaterek przez przypadek udaje się jej uratować, a e, ten wi, wisiel z nasz główny bohater e, profesor Itoszki, mówi: Co gdybym umarł? Bo ona ratowała go w ten sposób, że się na nim jeszcze bardziej powiesiła. Więc e, jest to e, seria pełna niedorzeczności, pełna czarnego humoru, i z wyjątkowo wyhiperbolizowanymi postaciami. Ponieważ um, każda postać jest trochę skrzywiona. Nasz główny bohater, profesor Itoszki, cały czas stara się zabić, ale troszkę mu nie wychodzi. Um, uczennica, chyba się nazywa Kawka, która go uratowała, jest. Taką optymistką, że nie da się być takim optymistką. Mamy tam ogólnie dziewczynę Stalkera, dziewczynę Yandere, dziewczynę, która, której rolą jest tylko pokazywanie majtek. To, to jest, I to jest powiedziane na ekranie przez inne bohaterki, że to jest twoja rola, więcej się nie odzywaj. To anime jest... Tak skrzywione, pokazane jest świat w krzywym zwierciadle, jest pokazane w czarnych kolorach, i ja non-stop się podczas niego śmiałem. No i jest pełno żartów językowych, które bardzo trudno wychwycić, szczególnie nam, którzy nie jesteśmy Japończykami. No mówię, czarny humor i, i przede wszystkim to anime też nie ma wstydu. Jeśli jest coś obelżywego, coś sprośnego jak jest coś nieobyczajnego, to zostanie to pokazane. I anime nie będzie z tym miało absolutnie żadnych problemów. Jeśli chodzi o Saranaza z Sensei, to pamiętam, że kiedyś też zacząłem to anime oglądać, ale przyznam tobie szczerze, troszkę mnie to anime wynudziło i po szóstym odcinku je porzuciłem. Nie wiem, czy nie zrobiłem błędu. Myślę, tak. że może dzisiaj, jakbym to anime zaczął, troszkę inaczej bym na nie patrzał. Ale no, trzeba pamiętać jedną rzecz, że to anime jest bardzo specyficzne. Dokładnie, ono e... jest niesamowicie specyficzne tak. i też chcę podkreślić, że tak niesamowicie to mi się tylko pierwszy sezon podo podobał, gdzie mnóstwo nowych postaci poznajemy, bo później idzie to w troszkę inną stronę i już tak mocno się nie śmiałem. Tak, trzeba pamiętać też, że to anime zrobiło Studio Shaft, więc no, Bakemonogatari, Madoka Magika, słynie z takich tajemniczych. Jakby ów ekstremalnych. To jest bardzo szaftowe anime, bardzo um, lubię się tam bawić prostą grafiką, prymitywami geometrycznymi. Mhm. No, typowy Shaft. Tak. I no, zdaję sobie sprawę, że mój Studio Shaft to jest, no, tworzy serie, które mają jakby unikatową, unikatowy klimat mhm. unikatową jakość. Może też nawet tak tutaj bardziej, bardziej by to pasowało. Ja jeszcze mogę też wspomnieć, że to jest anime z początków czasu, kiedy Studio Shaft było jednak na szczycie. Mhm. No teraz ostatnie no teraz okay. ostatnie dla mnie. No to teraz mam coś dla Ciebie. I to jest anime, którego nie znam i które mnie tak naprawdę... Nie chcę, żebyś mi się z niego spowiadał, tylko... Powiedział, dla... co jest w nim takiego dobrego, że dałeś mu dziesiątkę i to jest... Showa, Genroku Rakugo Shinju. Shinju. Mhm. Tak jest. To anime jest bardzo, bardzo dojrzałe. To anime ogólnie opowiada o Rakugą, czyli o teatrze jednego aktora, który to swoimi słowami musi opowiedzieć jakąś historię do ludzi. No i dlaczego to anime mi się tak spodobało? No bo. Oczywiście mamy dużo tekstu, ściany tekstu, no bo przecież jak dana, dany aktor gra, się odgrywa tutaj rolę, opisuje tutaj tą całą sytuację, no bo no to można się czasami zanudzić, można się czasami tutaj zainteresować. Ja raczej mocno się zainteresowałem przy każdej z tych historii. Natomiast oprócz tego mamy również pewną retrospekcję, no i mamy pokazane Młodzieńcze lata mistrza Jakugą. Wybaczcie, ale teraz imienia nie pamiętam, no bo tutaj nie wiedziałem, że akurat to anime wybierzesz. W każdym razie mamy tutaj jego przeszłość, a więc czasy przedwojenne, wojenne i tak dalej. Jego tutaj pierwsza wymianka serca, jak tutaj się stało, że został tym mistrzem jakugo. Mamy tutaj przedstawioną Japonię bardzo wcześniejszych lat i no. No, jest to dla mnie historia bardzo kompletna przede wszystkim, no bo e, wraz z głównym bohaterem e, poznajemy innego bohatera, który no, nie będę spoilerował, co się z nim dzieje, natomiast e, natomiast no, historia jest bardzo interesu interesująca, intrygująca i bardzo mroczna. No bo też tutaj e, jakby nasz główny bohater e, musi. No, Czuje, że jego dni są policzone, czuje, że już niedługo może umrzeć. No i on stara się jakby zmierzyć ze śmiercią. No, naprawdę to wszystko jest nam bardzo pięknie pokazane. Pięknie tutaj została nam przedstawiona Japonia dawnych czasów właśnie ta historia tutaj głównego bohatera. Również oprócz tego mamy bohatera, no, jakby współczesnego, który wychodzi z więzienia i chce zostać, chce zostać uczniem tego właśnie mistrza Jakugą. No i drugi sezon, no bo ta anime ma dwa sezony, już też pokazuje nam przyszłość te, tego bohatera. Ogólnie rzecz mówiąc, jest to naprawdę bardzo kompetentna seria z, no, bardzo ciekawą historią, którą bardzo Wam serdecznie polecam, bo, no, 10 na 10 to jest naprawdę dla mnie adekwatna ocena. Każdy, kto obejrzał Shouagen kujaku Kugo, myśli, że w jakimś stopniu się ze mną musi zgodzić, po prostu. Pięknie zrobione. I też ta seria nie idzie na żadne jakieś tam kompromisy, tylko pokazuje, jak rzeczywiście było kiedyś, nie? Jak to Jakugo przetrwało dziesięciolecia, nawet więcej z tego co pamiętam, bo tam była jeszcze retrospekcja z 1800 roku. Także no wow, coś, coś niesamowitego, coś, coś pięknego. Mhm. No powiem ci, że zachęciłeś mnie, bo już Ach. od jakiegoś czasu tak się czaję na tą serię, ale nie byłem pewny. Powiem tak, polecam, naprawdę, bardzo polecam, myślę, że raz, dwa to obejrzysz i no, również ci się ta seria spodoba, znając ciebie, że lubisz właśnie tego typu historie, takie nowe, nieco, więc no, poważniejsze, no mm -hmm. bo tutaj tego humoru nie ma tak dużo, nie? Rozumiem, a tu widzę, że ten no. demografik na malu, że to jest bardziej Josey chyba nawet. Myślę, że to jest w pewnym sensie Josey, natomiast no, chodzi o kwestię tego jakby klimatu, to nie jest shounen, to nie jest jakaś tam bijatyka czy coś takiego, tylko po no, jest to seria naprawdę taka, no, poważniejsza, taka typowo ludzka, nie ma tam żadnych nadnaturalnych mocy i tak dalej, tylko zwyczajni ludzie i nic, nic poza tym. No dobra, a jeśli chodzi o moją trzecią serię, to powiem tak, bardzo mocno się z tobą zgadzam, ale fajnie, by, ale fajnie by było, gdybyś Ty powiedział dlaczego 10 na 10. No bo jest to seria Soyajoi Motoi Basho, czyli o dziewczynkach, które postanowiły wybrać się na Antarktydę. Słuchaj, naprawdę cieszę się, że wybrałeś właśnie to anime, spytałem dlaczego akurat jemu dałem dziesiątkę. Ponieważ jest ono, no nie jest ono tak bardzo popularne, a powinno być. Przede wszystkim czułem niesamowitą autentyczność tego, co się tam dzieje. No bo mamy, tak mówiłeś, mamy grupkę licealistek, które się wybierają na Antarktydę. No tylko, że zaraz, zaraz, zaraz. A jak Antarktyda? A lekcję odrobiłaś? D Dosłownie, takie pytanie niemalże trzeba zadać. Dziewczyny nim się stały członkiniami ekspedycji na. Lodową pustynię to musiały przejść prawdziwy bój, aby w ogóle pomyślano, żeby je wziąć na statek. To anime wypełnia realizm. Od pierwszej do ostatniej minuty wszystko jest tam realistyczne. I to, jak się nasze bohaterki starają, aby je wziąć na statek. To jak wypływają, to jakie są niedogodności podczas tego. Podczas takie są niedogodności podczas rejsu, jak choroba morska je po prostu upadla, niemalże je zabija. Znaczy, no nie dosłownie zabija, ale są nieżywe przez tę chorobę morską. Oraz scena, kiedy w końcu dopływają do tej Antarktydy, gdy po raz pierwszy stawiają stopy na dziewiczym lodzie. To była scena niesamowicie satysfakcjonująca i poza tym realizmem cały czas było czuć radość. Radość z podróżowania, z odkrywania czegoś nowego, z, radość z tego, że jest się w miejscu, w którym się nie było, w którym nie było nikogo wcześniej. Po prostu no, serce się radowało, i takie. i pamięć tak e, między nami, że ja to tak oglądam, i myślę sobie: Kurczę, dziewczyna, która jest narysowana i która nie istnieje, ma więcej przygód niż ja. <śled> tak, to, no, tak to w pewnym momencie odebrałem. I po tym, jak oglądałem to anime, to trochę na, na powrót zacząłem podróżować. Oczywiście niezbyt dużo, bo fundusze nie, nie pozwalają na podróżowanie tam, gdzie się chce i ile się chce, ale to anime w pewnym sensie zmieniło moje życie, ponieważ przestałem zalegać w domu. Więc jak najbardziej ode mnie lekką ręką dziesiątka. Powiem tak, zgadzam się z tobą w tutaj w stu procentach. Również jak zacząłeś opisywać tę serię, to równie dobrze ten początek opisywania, nie licząc oczywiście tej chojoby mojskiej i tak dalej, no to jak najbardziej mógłbym również nie dobrze przełożyć to na Roku jakugo, bo ten realizm, to wszystko co tam ty powiedziałeś jest jak najbardziej prawdziwe również w tamtej serii. I oglądając, co ja i tej no to ja początkowo myślałem, że będzie to coś na zasadzie Kejona, prawdę powiedziawszy, tak. I co jest naj, najistotniejsze, ta seria, mimo że ma taką kreskę nieco bardziej e, switaśną, e, chociaż może niekoniecznie taką, no wiadomo, jak laki czy coś takiego, to jednak nie znaczy to, że będzie ona zabawna. No, tak, Jest historia pojaźna, wbrew tak, Ta historia jest bardzo, bardzo, by w pozołę, poważna e, i, no, zaskakująca, co by nie mówić, naprawdę. Zaskakująca. I fabularnie też bardzo ciekawa, ale tak. powiem ci, że ja też podobnie sięgnąłem po Sorayori, ponieważ oglądałem na YouTube scenę, właśnie taką komediową, jedną z nielicznych scen komediowych, które są zawarte w tej serii, jak mama chce zamordować główną bohaterkę, i ona się cofa do drzwi, akurat wraca ojciec do domu, patrzy, jest jego żona, jest jego dziecko. I zamykę te drzwi. I córka krzyczy: Tato, otóż, błagam, błagam. A to ojciec mówi: tak. Przepraszam, kochanie. I tam. Tak. To ja się tak się. To jest. No, przezabawna to była scena. Nie, no, oczywiście w jest jest trochę humoru, żeby było jasne, ale no, bez pozorom historia jest bardzo, bardzo poważna. No, e, no, także no, i przede wszystkim tak, jest prawdziwa. Mhm. Tak, dokładnie. No i to w sumie tyle. No. Pewnie. No to co? Wyspowiadaliśmy się? Wyspowiadaliśmy się. Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie grzechy nie żałuję. Ja też nie żałuję. Możecie mnie w komentarzach tutaj. Może, możecie w komentarzach nie zgadzać się z moimi tutaj opiniami, albo ewentualnie moimi ocenami. Możecie nas potępiać. Nic sobie z tego nie robimy. Dokładnie. No, Nic sobie z tego nie robimy. Także. Takie są moje 10 na 10, które tutaj Kanis wybrał dla mnie. I takie moje są takie moje, gdzieś... które wybrał dla mnie Neko. Dobra, to dziękuję Ci w takim razie bardzo za rozmowę. Dzięki również i dziękuję Wam. No i żegnam wszystkich i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Hej, hej.